I życie minus jeden, dobra. Myślę, że nie będę tego zbierał, bo mam za dużo. Teraz co, Właśnie idziemy w taka los? Dobrze, Slovenia pamiętasz? charakteryzuje się tym, że jest dużo serduszek. Na... Zawsze. Na razie nie będziemy się martwić. Ło. Dla oszczędnych można nawet zebrać 99 serduszek chyba w każdym etapie, jeżeli jest się oszczędny. Tutaj uważamy, za chwilę zacznie nam się zapadać. Znowu zmiana otoczenia na... Tej scenerii też nie lubiłem, wiesz? Tak, ta sekwencja może napsuć nerwów. W ogóle... To mi przypomina też trochę greckich budowli, te w tle co były. Czyżby znowu nas czekał jakiś boss wpliczony do mitologii greckiej jakiś? To wie. Tutaj mamy takiego znowu kościstego stworka, który daje nam zostawia dużo nam serduszek. Dużo serduszek. Ja od razu zdradzę, że jeszcze trochę ich będzie, a ostatni zostawi duże serduszka, będzie ich dużo. Mniej więcej tyle, ile tu tych małych. Tutaj jest już po takim długim etapie przyda się odnowić siły tym krótkiem. Kolejne małe serduszka. Aj! Może... Trochę zapomniałem wcisnąć up. To już będzie ciężko. No właśnie. Teraz mamy problem. Wszystko było cac, kiedy mieliśmy upgrade'y. Bez nich jest już ciężko. Dobra. Idź. O, jest krzyż, dobrze. Jak miło. Dobrze. Dobrze, uważaj teraz. Teraz będzie problem. Dlaczego nie chce nam dać ulepszenia? Bo myśmy już nadużyli ulepszeń. Chociaż cierpliwi mogą, nie wiem, uderzać w te ognie w oryginalnej Castlevanii. Wiem, że to czasem przynosiło albo ulepszenie do picza, albo jakiś właśnie upgrade do broni pobocznej. No, nic to. Tutaj będzie chyba łódko. O, to też jest ważne. To jest jak się pozbyć tego przeciwnika. Najgorsze jest to, że mamy mało serduszek. Mieliśmy ich pod dostatkiem cały czas i ciut. Teraz mamy niedobór serduszek. Aż tak powiem, zawał serca. Teraz to trzeba wcisnąć w górę. Zesuła sprawić, że... To... Dobra. Jak widać, to jest broń, którą nie lepiej nie podnosić. Jeszcze będzie problem. Wyczuć. Dobra, teraz nerwówka. Nie ryzykujemy. Jak widzimy, poziom wody wzrasta, bo otwierają się coraz to nowe wodospadziki. No i ci ryboludzie mogą też strzelać brutalnymi promieniami wody. One dość dużo odbierają energii. Te oczy też są wkurzające. Bardzo. Tu może być problem, jeżeli nie znajdziemy jakichś udek czy tym podobnych rzeczy, bo widać tutaj, że mam mało energii. Ja chyba znam bossa tej lokacji. Nie zamierzam zdradzać na jego temat informacji. Tutaj wystarczy po prostu uderzać w przestrzeń nad tym przeciwnikiem. No pięknie. O, kombo. Zaczyna nam nie wychodzić. A było tak pięknie. To ty, to przez ciebie. Przez ciebie musimy cię wyeliminować. O, z takim czymś to będzie problem o to zaczepić, ale...
warto zbierać wszystko wszyściutko. Tylko żeby się nie okazało nagle, że jesteśmy w pułapce. Nie jesteś. No prawie. Zbierać co tam jest, kurde. Moje wysławianie się. Ten boss jest... Fu, przeciwnik jest śmiesznie prosty, dlatego nic nam nie zostawia. Zależy jeszcze, jaki jest mój ustawiony przeciwnik, to możemy właśnie skorzystać z tego, że Simon może wszystko. Tutaj też można ustać na tym bloczku, tym po lewej samotnym bloczku, na środku właściwie, jak się bujniesz do tego, albo też można zrobić tak, jak robisz. Ja zazwyczaj stoję na tym bloczku na środku i stamtąd atakuję pod kątem. No i widać. Szybko! Nie wyszło, chyba. No właśnie też między innymi dlatego stoję na tym bloczku, żeby nie przegapić. O, wkurzający fragment, wkurzający bardzo. W dodatku na górze czekają na nas wzmocnione szkielety, mają pancerze i... nożyki, sztylety jakieś, nie wiem. O, idź! Można go tak właśnie załatwić. Sprytnie. Teraz zaraz, tu mnie trochę to zmyliło. Okej, okay. I boss time. Jak widać, to trochę nam tutaj zalewa teren. Co to będzie hydra, z tego co się orientuje. Tak. Można tak powiedzieć. Wodny smok. Hydra. Kolejny stwór nawiązujący do greckiej mitologii. Bo ja jestem ciekaw, co ma wspólnego grecka mitologia z wampirami. O, wejdź na ten tutaj blok i zacznij ich atakować. Właśnie, o tak. Tylko, że no, tak cię zatną. Więc może warto raczej stać tak. I... No. Pięknie. Tak. Uderzyłem się w głowę. Znowu zaczynamy od tego segmentu i wygląda na to, że nie dostaniemy żadnej broni pobocznej. Oj. To może być problem. To może być problem. Duży problem. Kurczę. Góra, dół, góra, dół. Dół, bo na dole jest więcej pałek. Czy no po co nam serduszko, jak nie ma broni? No twórcy, dajcie jakąś broń, no łaskawie. Please. Może tam była. Hawks. No. Wszystko przebiega tak jak ostatnim razem, kiedy tutaj dotarliśmy. Ostrożnie. Mówiłem. Jedno życie. Czyżbyśmy mieli polec? Tak, jeszcze nie zepniesz, tak? Ładny skok. Multikill. O. Droga zablokowana. Trzeba umrzeć. Albo coś wykombinować. Trzeba kombinować, bo inaczej się stąd nie wydostajemy. Dobra, możesz się opuścić. No. To było ryzykowne. O, matko! Musimy umrzeć. No tam była siekiera. Tu topór, no trzeba go wziąć teraz, jak będziemy przechodzić. Trzeba go wziąć. Ostatnie życie. Ostatnie życie, no to właśnie, idziemy na całego, bierzemy topór. Naprawdę, z tego gościa wystarczy, nawet jak jest schowany, nawalać
nad, będzie w porządku. Tam jest krzyżyk, tam znasz się na szyjnik. I teraz trzeba zręczności. Albo najpierw to właśnie, najpierw to... I szybko lecisz. Jest! Mamy broń. Teraz jeszcze przez ten... Jeszcze serduszko, no. Jeszcze serduszko. I z tej broni trzeba zrobić dobry użytek podczas walki z naszym przyjacielem Hydrą. Naszym przyjacielem Hydrą, no. Dobra, nie będę ryzykował. Lepiej właśnie go atakuj tak jak... Bo inaczej skończy się to tak jak przy poprzednim podejściu. Tylko, że szykuj się do szybkiego przechwycenia serduszek. Lecisz! Nie zdążysz. Mówi się trudno, 13 to dobra liczba była. Uważaj teraz, będą kruki. Ostrożnie poruszaj się. O, ładny użytek z tej mocy bicza. Dobra, bierzemy to łódko i zmiatamy. Idziemy i... No i Hydra, teraz się doigrałaś. Teraz dostaniesz, mam nadzieję. I bij dziada. I nie żałuj toporów. O. Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Jesteś tak blisko. Raczej. No, bliżej na pewno niż poprzednim razem. Tak mi się wydaje. Jak jednego pokonasz, to będziesz miał z głowy. Dawaj. Aj, no aj, co? No to dobra, jest... więc ja poproszę o przerwę krótką. Dobra, myślę, że skończymy w tym momencie. Żegnamy to... was na jakiś czas, tak? Do następnego razu. Żegnajcie, oj. O, dobra. Ze mną grał Seversi. Ja jestem. Żegnajcie. Ja jestem Adwest Games, trzymajcie się.